zrobiłem totalnie swój ekwipunek na tym box PP. Zakupiłem miecz warty ponad 4 biliony z seta, więc musicie oglądać ten odcinek do końca. Losujemy dzisiaj 5 bilionów, więc jeżeli chcesz wygrać, zostaw lajka, suba i komentarz ze swoim nickiem, a osoba, która wygra poprzednie losowanie na 10 bilionów, pojawi się teraz na ekranie. Dzisiaj ulepszymy totalnie swój set właśnie na box PP, w ogóle itemy. Warto po prostu oglądać do końca, no bo w tym po prostu filmie mi się dużo działo, naprawdę mi się dużo działo. Hity niestety nie zostały naprawione. Myślałem właśnie, że naprawią te hity, że to był taki, wiecie, są słabe i myślałem, że je po prostu naprawią. Ale nie naprawili. Tak, zobaczymy jak nam pójdzie. Ale najpierw wydaje mi się, że trzeba najpierw kupić w ogóle miecz nowy. Tak, 44, coś takiego. Nie mogłem wcześniej go wysnapić właśnie jakiegoś takiego osobnego miecza. No, także naprawdę dzisiaj zmienimy totalnie. Ja lecę szybko wtedy na rynek kupować. W takim razie tylko pójdę szybko na H1. Jest taka wczesna godzina, że w sumie no H1 nie jest zapełnione. I mam nadzieję, że będzie się dobrze bił po prostu bez lagów i że nie zginiemy dzisiaj. Wydaje mi się, że trzeba po prostu coś zakupić jakiś miecz, tak kurde, 44 myślałem kupić po prostu. Jest za 4 biliony. Jest za 4 biliony właśnie, 4 biliony. No nie wiem, czy nie uda nam się właśnie znaleźć tego miecza jakoś taniej, czy coś takiego. Wydaje mi się, że trzeba wejść w miecze. Tutaj po prostu poszukać. To jest miecz właśnie Horusa, ale jest jeden tylko miecz Horusa. No dobra, za 4 biliony jest tylko ten miecz. Za 3900. Kurde, za 3900 jest. Dobra, dobra. No szczerze mówiąc, może to być, no ja bym poszukał jeszcze taniej. Jakby się udało jakoś taniej znaleźć ten miecz, bym się nie obraził, ale no, kurde, widzę, że tu nie ma właśnie miecza taniego. Nie ma tańszego na pewno miecza. Jest za 4 biliony 500. Dobra, jest jeszcze ten miecz. 15 bilionów, ale mamy, patrzcie, jaki miecz. Miecz 44. Kurde, z takim mieczem, no totalnie, totalnie już dominujemy serwer. No mamy takiego seta. Przydałoby się jeszcze klatę kupić lepszą. Musimy na pewno, kurde, klatę kupić lepszą. I kupimy lepszą klatę, będziemy już po prostu najlepszymi graczami. Także kupiłem po prostu klatę, no tak myślałem, 44 klatę. Z takiego mamy klatę 40. Także no trzeba jakąś tutaj lepszą po prostu kupić. A czy będzie taka na rynku, no to nie wiem. No jest totalnie setu założyłem na serwerze. Jest klata 42, kurde. I w sumie, czy tą klatę 42 kupimy? No w sumie, może teraz totalnie przepłaciłem, no ale dobra, mówi się po prostu trudno. Także wydaje mi się, że co, lecimy się po prostu pobić tutaj na chatku, musimy zmienić chat. Tak na H4, wydaje mi się, że na H4 będzie się spoko biło. Patrzcie właśnie po tabie, czy są jacyś właśnie mocni gracze, ale widzę, że nie ma. Także na ludzie możemy się dzisiaj pobić. No także po prostu weźmiemy tą klatę, hotka schowamy, to weźmiemy, no i dobra. I sobie mamy wszystko, czego można w sumie się bić, wiadomo. Temy, wszystko w sumie mamy. Healowy na pewno 44 muszę odłożyć, kurde, naprawdę nic nie zginął, no byłoby nieciekawie. Dobra, lecimy się już bić, w tym razie miksturę siły weźmiemy. No i co, i lecimy się po prostu mocą bitkę właśnie tutaj na serwerze. W ogóle ustawiłem sobie jakiego moda VF model takiego, gdzie właśnie są tak ręce dalej. I strasznie śmiesznie to wygląda, nie? To sobie strasznie śmiesznie to wygląda. Ale czy po to jak to jest za tych hitów, no jakaś mocniejsze. No wydaje mi się, że kurde, z hitami starej mi, no to tego typa to już bym po prostu zabił dawno. Ona niestety sobie nie pada. No i właśnie starymi hitami byłoby łatwiej, bo wtedy ja bym ich od razu zabił, a tak, no to wiecie, jest trochę ciężej. No i patrzcie, gości sobie nie padą. On tracił dopiero po chyba 6 hitach, nie? No gościu w pełnym secie, no se wyrabia najprawdopodobniej, więc no kurde, ciekawie, ciekawie. Stąd uciec zbieniem, usuwać niestety pajęczyn i się nie mogę bić w takich strefach. Kurde, no będzie nieciekawie. Dobra, wyłączę jednak tego moda, bo średnio się tak bije. Wydaje mi się, tak się po prostu lepiej będzie biło. Też nie mam właśnie tego teksturpaka na małe miecze. Chcecie, o, no i dobra, i to jest to, nie? To jest właśnie to, mnie po prostu denerwuje, bo ja zawsze wpadam w pańczynę, jedną po prostu pańczynę, ja sobie w nią wpadam. No to jest po prostu nienormalne, nie? To jest po prostu nienormalne. Weź tu po prostu gra, jak tu wszędzie pańczyny są, no nie mogę. Dobra, w ogóle mam tak mało ferwerek i tutaj w ogóle gościu się bije. Myślę, że tego typa bym może podleciał i w sumie to by było mocne, żeby do niego podlecieć. W sumie to zrobimy. No chciałem właśnie tam wlecieć, ale trzeba tutaj podlecieć. Czy może się uda tutaj wkleić? W ogóle jesteśmy na siłce i możemy sobie podbić namiotek. Tak mi się wydaje, że namiotku może być naprawdę spoko. No oczywiście biją nas we dwóch, bo oni myślą, że nas zabiją. Ja nie wiem, czy ja nie mam właśnie włączonej blowingu, że nas właśnie widzę przy ścianie i takie inne, bo to naprawdę kurde giga utrudnia. W sensie, no jakby gracze cię wszędzie widzą. I nie wiem, czy ja właśnie tego nie mam, ale wydaje mi się, że chociaż mogę to mieć. Miałem to, ja pierdzielę, naprawdę miałem. No nie, no dobra. Wciął mi klaty, no prawie bym nie założył klaty. I no byłoby ciężko trochę, szczerze. Dobra, wklełem się w tego typa jak najbardziej. Z mieczem 44. Miecz 44, no mam nadzieję, że wrócą stare hity, nie? Naprawdę. Dopiero moja pierwsza godzina dopiero grania, w sensie nie godzina. Dosłownie się, że jakiś tak, nie wiem, dziwnie mi się gra, szczerze. Trochę dziwnie bardzo mi się gra tutaj. Dobra, trzeba się tutaj wkleić, tylko musimy wziąć sobie sikierę do drugiej łapki. Rozkopać w razie czego. Tylko no właśnie tutaj są pańczyny. W ogóle ziomek se kopie. Czemu nas bije z mieczem po prostu ptacha? No ja tego nie rozumiem. No jakby się go udało, kurde, zabić. Dobra, bo to jest w ogóle miecz seta. Miecz chyba 45 nawet. To jest ich dwóch, ale nie, no dobra, on ma, nie wiem jaki nawet jest miecz. On nas próbuje wepchnąć, nawet nie ma sensu po prostu się tutaj bić. Nie mamy znowu siłki, to ja nawet nie patrzę, nie zauważyłem, że tam siłka padła, dosłownie. I tak szybko to minęło, normalne, nie? Tak szybko nam minęło, 2 minuty, no dosyć szybko. Dobra, wklejamy się tutaj w takim razie, chyba będzie trzeba się tutaj wkleić. Ty po prostu nas bije z mieczem 7, ja bym go szczerze odstrzelił. Sobie niech spada na dół, bo on nam będzie przeszkadzał, a on nas chce tu wepchnąć. Dobra, chyba właśnie jego kolega tutaj sobie po prostu odda pokornie, a nie jednak sobie uciekł. Dobra,
lecimy na miodek, bo na miodek jest jedyna sensowna klepa na serwerze, nie? Jedyna sensowna klepa, inaczej będzie ciężko, będzie po prostu ciężko. Tu w ogóle już gość sobie ucieka, założy klatę. No i niestety, no ja go nie zabiłem, nie? No ja sobie po prostu dostaję hity z pleców o 35 miecza. Nie wiem, porąbane, nie? Porąbane właśnie. A i gość nas bije z mieczem 37, no nice, nice. Byłoby szczerze, trzeba tutaj wbić na miodek, pobić, bo nie padniemy na 100%, ale musimy się tutaj pobić. Ej, tu w ogóle jest klepa, się uda właśnie go zabić. O dobra, padł mu totem, ale co z tego, jak on sobie wyrabia po prostu, nie? Wyrabia sobie na siłce, no niestety, no wyrabia sobie ziomek, nie? Porąbane, naprawdę. Gość ma seta, więc może uda mi się go z mieczem seta właśnie tutaj zabić. I on sobie już właśnie ucieka. Nie no, miecz 4-4 to chyba jest za słaby, nie? Za słaby totalnie na ten etap edycji. Ale ja w ogóle ten, nie wiem, no ja z tym mieczem raczej się będę bił, chociaż nie wiem, czego w sumie nie sprzedać, bo strzela ten miecz, to w sumie bym zarobił 3 miliony, a w sumie teraz kasa sobie się przydała mocno, nie? Więc chyba będzie trzeba tak zrobić. Dobra, wklejam się tutaj w tego typa, idealnie po prostu. Wbiliśmy się. Ej, dobra, tu ktoś w ogóle kopie, więc zajmijmy się. Tu jest jakaś w ogóle bitka. Nie wiem, może tego typa jakoś uwolnić. Dobra, jednak to był... Ej, on sobie jeszcze ucieknie. A ja, on sobie jeszcze nie uciekł, ja go po prostu jeszcze nie zabiłem, nie? Nie, no dobra, to jest chore, nie? Chore, no ja nie mogę. No jak on nie zdedał? A ziomek sobie wyrabia, okej. Dobra, zabiłem. Plus 14. W końcu jakiś kill tutaj wpadł po prostu. Miałem jakieś dobre itemy, no miał gaz słaby, miał knoka po prostu ziomek. Nawet tam nie patrzę, jakie miał itemy. Tam chyba mnie trzeba, nie wiem, 25 był, więc bardzo słabe. Nie powiem, że nie, no ale to był taki goście, że kurde. No wiesz, no to był taki słaby dosyć gracz, nie? Słaby tak. Kurde, mi się wydaje, że gdybym wziął pańczyny, to tych właśnie diamentowych ziomków bym rozwalił na luzie, nie? Właśnie jakbym wziął kurde tylko te pańczyny, nie? Powiem trochę, że nas wezmą w pańczyny, to już będzie totalna lipa, bo jak nas właśnie tak zakobobują, to już totalnie uciekniemy z tego. To zginąć co ja bym nie chciał. Dobra, wklejamy się może tutaj. Siemano, ej dobra, bo tu jest trap jakiś w ogóle. Taki trap ziomki wzięli. Z mieczami 40 ziomki po prostu trapa zrobili, nie? Ja pierdzielę, no przecież oni prawie sami zginęli, no porąbane po prostu. Oni prawie sami zginęli, nie wiem. Dobra, wydaje mi się, że trzeba się tutaj wkleić po prostu. Wkleję się tutaj i zobaczymy, czy uda mi się go zabić. Naprawdę byłoby spoko. Ej, dobra, on padnie? Nie, on nie padł sobie. I ja nie wiem, dobra, muszę iść po pańczyny. Albo mam tutaj pańczyny? No chyba właśnie nie mam. Mam tylko po prostu takie itemy. Niestety nie mam pańczyn, ale gdybym miał pańczyny, no to kurde szczerze, no bym zabił tych typów, nie? Już dawno. No nie mam niestety pańczyn. Dobra, musiałem wyrzucić w ogóle te totemy, bo kurde, świecami totalnie ku, więc to trzeba było je wyrzucić. Dobra, ktoś tu po prostu jest, no nie ma nic. Po te pańczyny, muszę iść na pewno po te pańczyny. Tu w ogóle jest gościu chyba, diamentowy, więc może uda mi się go zabić. To będzie kolejny kill po prostu. Ej, to chyba będzie kolejny kill. Dobra, zabity plus 8. No, wiem tak, no kile ci się mocno tutaj wpadają, mocno właśnie te kile wpadają. Nie wiem, tak patrzę, to ten set chyba jest warty około, no tak obstawiam, mogę się mylić jest oczywiście, ale tak obstawiam, że ten set to jest warty około tak z 2 biliony. Nie wiem, dobra, czy może to przesada, ale tak z 2 biliony bym stawiał, że on jest warty. Czyli ten set Amona i w ogóle, no wydaje mi się tak z 2 biliony jest warty, no to miecz to kosztuje tak z 4, ja kupiłem za 3900, więc w sumie chyba na okazji jakieś go kupiłem. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka, widzimy się jutro na filmie, bo wiadomo robimy daily, więc co. Jeżeli taki film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i wbijajcie na Discorda. Wy to oglądacie, no to wlecie właśnie konkurs 2 biliony na Mindstara, więc jeżeli chcesz wygrać, no to wbijaj chęć na Discorda, wygrać sobie właśnie biliony całkowicie za darmo, a nie bierz jakoś dużo osób, bo chyba bierz tam 100 osób udział, więc szansa jest naprawdę duża, żeby wygrać. Do następnego odcinka, siema, yo!